Ostatnio wcieliłem się w rolę lekarza, co bardzo wam się spodobało. Pomagaliśmy ludziom wyleczyć ich z różnych dziwnych przypadków. Dzisiaj, moi kochani, zajmiemy się kosmetologią i będziemy dbali o skórę, paznokcie oraz uszy różnych ludzi. Generalnie postaramy się, aby byli piękni. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mi też przydałoby się pójść do jakiegoś salonu kosmetycznego, bo zobaczcie, tutaj. Raz, dwa, trzy. Ostre podrapanie. Tutaj podrapał mnie kot Justyny siostry, Milka. Bawiłem się z nim na święta, no i niestety dostałem listwę. Pierwszy raz kot mnie podrapał po twarzy. Jeżeli uważacie, że słusznie zrobił, zostawcie łapkę w górę. A teraz idziemy zobaczyć, czy nam się uda stać się jeszcze piękniejszy. Ua, moi kochani, to chyba jest mój gabinet. Beauty student. Tutaj oczywiście musimy wpisać swoją nazwę. Wpisujemy dr Farrell. I uważajcie, bo będziemy dzisiaj naprawdę w dziwny sposób pomagali ludziom. Prawdopodobnie będę doktorem medycyny estetycznej. Tak to chyba się nazywa. Pokój 101. Dwóch pacjentów w kolejce. Zapraszamy. Zapraszamy. Proszę się... Wow. Wow. Proszę panią, bo to są pani... Pani palce. Tak, to jest stópka jakiejś kobitki. Ale tutaj strasznie nam ona zarosła. No i proszę bardzo, awansowałem na stażystę. Intern to stażysta, okej. Odbieramy nasz dokumencik. No i proszę bardzo, pierwszy tytuł na naszej ścianie wisi. Lecimy dalej. Sprawdźmy jeszcze dodatkowe opcje, które tutaj są. Mamy tutaj, o, kustomizację naszego gabinetu. Jak obejrzę sobie oczywiście reklamę, no to mogę sobie dodać jakiś fotel albo lampki na nasze tytuły. Oczywiście tego nie będziemy robić, tylko my skupiamy się na leczeniu osób, a nie na wbijaniu fejmu w tej gierce. Lecimy. O, proszę bardzo, proszę państwa, tutaj straszna grzybica stóp. To są chyba jakieś opieńki, coś takiego, albo pieczarka. Wystarczyłoby, moja kochana, żebyś wsadziła nogi do miski, nalała zupy i byś miała grzybową na obiad dla męża. A tak, przyszłaś do doktora i opieńki się zmarnowały. Kolejny poziom za nami, lecimy dalej. Gemy na nasze konto wskakują, czas na kolejnego pacjenta i mamy tutaj, okej, troszeczkę wilkołaka, troszeczkę grzybicy. O, widzieliście? Nie szło maszynką obciąć z grzybków. Teraz tutaj sobie ładnie nożyczkami szybciutko polecimy. Teraz zdezynfekujemy i mamy to, tak jest. Lecimy dalej, jestem ciekawy mega. Jaki przypadek będzie następny? O, proszę panią, co tu się wydarzyło? To jest chyba jakiś potężny haluks. To się tutaj zakłada i uwaga, będziemy teraz to nakręcali. Zamykamy rzepy i tak jest. Prostujemy tego paluszka, żeby nie strzelił nam wariacik. Okej, stópka wyleczona. Widzę, że coś dostaliśmy do naszego gabinetu. Okej, zobaczcie, możemy upgrade'ować sobie fotelik i możemy dodać lampki, a damy jeszcze jeden fotelik. Dlaczego by nie? Potrzebujemy jak najwięcej osób, żeby oczywiście zdobyć wszystkie tytuły i wszystkich wyleczyć. Proszę państwa, to już się powoli robi nudne. Gdzie wy te nogi trzymacie, że cały czas trzeba obcinać wam grzybki? Wypadł mi stąd, wypadł mi stąd. Tak jest, tutaj kerszerem szybciutko, rachu ciachu i stópka elegancka. I uwaga, kolejny tytuł, Beauty Master. Tak jest, odbieramy. I mogę oczywiście zostać VIP-em, ale tym razem nie będę oglądał reklamy, bo była mega nudna. Więc też wam polecam nie oglądać tych reklam. Kolejna osoba to znowu pani z haluksem. Nie wytrzymam, proszę panią. Jeszcze raz pani mi przyjdzie z tym palcem, to go pani połamie. Tak jest, mamy to, lecimy dalej. I mamy kolejny tytuł, mistrz miasta. Najlepiej golej myję nogi w mieście, niesamowita sprawa. Nie, dziękuję, nie chcę takiego tytułu. Możemy sobie upgrade'ować dalej nasze stanowisko i co my tutaj mamy? Oczywiście dostawiamy kolejny fotel. A to był, przepraszam, nie fotel, tylko stół. Lecimy. Tone Master Farrell. Co my tu mamy? A więc tak, moi kochani, teraz będziemy obcinali paznokietki. Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i mamy to. Wiecie co? Ja kiedyś miałem kumpla, który nienawidził, jak mu się obcina paznokcie. Znaczy, mama mu obcinała, bo to byliśmy wtedy bardzo młodzi. I on płakał. Wyobraźcie sobie, że on płakał, jak mama obcinała paznokcie. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Ja nigdy się nie bałem obcinania paznokcie. Dajcie znać w komentarzu, jak wy obcinacie paznokcie. Czy obcinaczkami, czy zębami. Wow, 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 wow. Proszę pana, tutaj panu coś się wydarzyło. To jest skórka. Ała, tak! Te skórki są najgorsze. Na szczęście już takich skórek nie miewam. Kiedyś takie skórki były. Jak ją się za mocno zębami pociągnęło, to się, kurczę, palec do połowy pruł. I bardzo piekło. Nie polecam tego robić. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Kolejna praca. Już jest trzech klientów u nas, kurczę, w kolejeczce, więc mega fajnie. Rozwijamy się cały czas. My tu oczywiście chcemy być najlepsi pod słońcem, jak gwiazdy błyszczące. Dobra, dawaj tu, hop.
Pyk, 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 kolejna skórka. Powiem wam tak, że to jest naprawdę mega satysfakcjonujące. Ale chyba nikt nigdy nie pójdzie z czymś takim do doktora, co nie? Proszę mi urwać skórkę koło paznokcia, przez to zębami się robi. I czas zaoszczędzony, i pieniądze. O kurde! Dobra, teraz będziemy podwijali skórki na paznokciu, tak? Te takie tutaj, które są na samym środku paznokcia. A, i będziemy obcinali. Czyli rozumiem, że my tutaj się staramy być pedikirzystą. Jak gadałem, że chcę być doktorem. Przecież ja jestem głupi. My tutaj nie będziemy panem doktorem, tylko my tutaj jesteśmy w salonie piękności. Ja nie wiedziałem, że ja swój salon piękności kiedyś otworzę. Zostawcie łapkę w górę, jakbyście wpadli do mnie na obcinanie skórek. Tutaj znowu to samo, tylko że teraz bardziej zaawansowana i zaniedbana ręka. Tu jest skórki, usuwamy. Później bierzemy metalowym czymś do góry, podwijamy. Pyk. Obcinamy skórkę, cak. I kolejna skórka, cak. Szkoda, że nie mogę jakoś tutaj, wiecie, gdzieś tej nożyczki bić w rękę. To by było śmieszne, jakbyśmy tą rękę przypadkiem mogli uszkodzić. Możemy też upgrade'ować po raz kolejny nasze stanowisko, więc oczywiście sobie upgrade'ujemy. Będzie więcej klientów do nas przychodziło. Postawiłem jakiś krzaczek, nieźle. I o, proszę bardzo, mamy jakąś super szafkę. Ciekawe, czy dzięki temu będziemy mieli jakieś nowe narzędzia, dzięki którym będziemy mogli zadbać o inne osoby. Mhm. Znowu rączka, no dobra. Pyk. Pyk. Mamy to. No i proszę, City Master. Kto by się spodziewał, że tak daleko zajdę? O kurcze, nowy poziom. Poziom grzebania w uchu. Tutaj można później normalnie to wszystko do słoika wsadzić, wystawić na ulicę i miód sprzedawać z pasieki. Panie, uszy się myje, nie głową stuka o wannę. Pamiętajcie, mamy nową epicką rzecz. Hair trimmer. No dobra. Okej, kolejne ucho. Tym razem będziemy obcinali trimmerem włosy. Tak jest. Wyczyścimy teraz szybciutko. Pyk. I lecisz, mordo. Następnego zapraszam. O kurcze, tutaj musimy, moi drodzy, to wydłubać. Co to jest? Okej. Co on miał w tych uszach, że on... Fuu, czy wy to widzicie? Obleśne, ja... Co to w ogóle jest? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli wiecie, co to może być, bo ja nigdy z czymś takim w moim uchu się nie spotkałem. Okej. No, chciałbym to wydłubać, ale nie mogę. Co to? Jakiś taki silny. A, głębiej trzeba wsadzić. Wyciągamy, taka się jest woskowina uszna zastygnięta. Że mu nie było wstyd do doktora Farrella z takimi uszami przyjść. Niesamowita sprawa. Dobra, upgrade'ujmy sobie nasze studio, biuro. Kolejny fotel. Bam! Mamy łóżko. Tak jest. O Boże. Tutaj niezły bajzel. Ale to tylko wystarczy wyczyścić. Dobra. Panie, damy radę. No i clear. Nowe epickie urządzenie. Vacuum, czyli jakby jakiś odkurzacz. Będziemy odkurzali uszy? Sprawdźmy to. Woo! Tak jest. Tym powinno pójść o wiele szybciej. Co tu się dzieje? Okej. Ustawiamy siłę. Na maksa. A nie, muszę trafić. Op. I wciągamy. Dawaj, dawaj. Okej, o to chodzi. Zobaczcie, trzymamy, trzymamy. Walczymy. Dawaj, 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 dawaj. Okej, tu wystarczy klikać. I uwaga, nowy tytuł. State Master. Tak jest. Odbieramy kolejny tytuł. Nie będziemy go upgrade'ować. I uwaga, moi drodzy. Możemy też sobie teraz rozwinąć tutaj nasze biuro. Dodajemy kolejną rzecz. I jest nią szafka. Nie będziemy dodawali żadnych podświetleń na nasze tytuły, bo nam to jest niepotrzebne. Wskakujemy do pokoju 601 i sprawdźmy, co nas tutaj czeka. O kurde, chłop biegał po Lego. Nie wytrzymam, będziemy pensetą wyciągali legoski ze stóp. No dobra. Przecież to jest niemożliwe, żeby on sobie je wbił w nogę aż tak głęboko. W sumie nie biegałem po Lego, ale wiem, że to boli, bo widziałem nieraz filmy na YouTubie. Jeżeli wbiliście sobie kiedyś w nogę Lego, zostawcie łapkę w górę. Zobaczymy, ile osób sobie wbiło Lego w nogę. Oczywiście. Kolejny pacjent, zapraszam. A pani co? Też po Lego biegała razem z kumplem. Pewnie się w berka bawili czy coś. Drugi klocek i trzeci klocek. No jestem ciekawy, co nas dalej czeka. Wow, nowa epicka! Jak to nazwać? Palec grzebalec? Nowy epicki palec grzebalec. Niech będzie. Oczywiście to jest rękawiczka, co nie? Okej. Idziemy, wyciskali pryszcze. Ale bombel, bo... Ło! Fu. Dobrze, że mi nie prysło na ekran, nie?
O kurde, panie. To są jakieś ropiaki. Co pan z tym robił? Wiecie co? Obrzydza mnie dotykanie ekranu. Serio. A kolejny poziom to klocek Lego i ropniaki. No dobra, niech będzie. Wyciskamy jeszcze jednego. Wyciskamy kolejnego. No i klocuszka. Ten setko, myk. Czwarty pacjent jest jakiś nienormalny. Czy wy to widzicie? Chłop ma odparzoną całą stopę. Po czym pan biegał? Po węglu rozżarzonym? To jest niesamowite. Normalnie kostką lodu, rachu ciachu i po strachu. Widzieliście to? Pacjent zadowolony. Czwarty pacjent do pokoju 602. I co pani tu ma? OMG. Trzeba wycisnąć pierw pryszcze. Następnie kostką lodu przeleczyć. Niesamowita sprawa. Dobra, wyciskamy, pyk. I kosteczka. Tak jest, nie mogę na to patrzeć. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. I lecimy dalej. I proszę bardzo, regionalny ekspert. Mamy to, odbieramy nasz tytuł. I pokój 701. Ale zanim do niego przejdziemy, oczywiście, moi drodzy, upgrade'ujemy nasze stanowisko. I mamy kolejną szafkę, nieźle. Co nas tutaj czeka? Tutaj, tu już jest nieźle. Bo mamy klocki Lego, opaleniznę. Pryszcze jakieś, albo to są grzybiczne jakieś. Nie wiem, jak to nazwać nawet. No pryszcze to są, to nie jest nic innego jak pryszcz. To są pryszcze. Cyk, mamy to. No i mamy kolejny tytuł. Country Expert. I możemy teraz ulepszyć nasze stanowisko o kolejny fotel? Nie, mamy jakiś tam hoker taki mały. Dobra. Ciekawe, jakie kolejne misje nas czekają w pokoju 801. Sprawdźmy to. Okej, golenie stópki. To easy, to już było. Łatwiutko. Dostałem kolejny tytuł. Kontynent Expert, czyli jestem najlepszy na tym kontynencie, niech będzie. Oczywiście go nie upgrade'ujemy, ale upgrade'ujemy nasze stanowisko o kolejny fotel. To są... nie fotel, to jest jakieś zdjęcie rentgenowskie oraz szafka. Wymaksowałem już całe stanowisko. To dobrze świadczy, moi drodzy. Czas na pokój 901, w którym... aha, będziemy musieli walczyć z naszymi brzydkimi paznokciami. Znaczy nie naszymi, ale klienta paznokciami brzydkimi. Obetnę tu skóreczkę jeszcze, jedną, drugą, pyk. Teraz ten seta do góry. Raz, dwa, okej. Okay. Paznokcie obcinamy i voilà. Rączka przepiękna. Udało nam się odblokować ostatni tytuł. World Expert. Ale, moi drodzy, to chyba nie jest jednak ostatni tytuł, ponieważ jest jeszcze jedno miejsce. A w to miejsce wskakuje tytuł Galaktyczny Expert. Kiedy go zdobędę, będę najlepszym kosmetologiem, tak chyba to się nazywa, na świecie, więc zostawcie łapeczkę w górę za moje osiągnięcia, ale zanim to zrobimy, oczywiście nasze tytuły trzeba podświetlić. Boom! Sprawdźmy, jaki pacjent nas czeka w pokoju 10001. Mam nadzieję, że się czynność nie powtórzy. No i niestety się powtórzyła. Wyciskamy pryszcze w stopie. No dobra, zdobędziemy ten tytuł galaktycznego kosmetologa, ale pokażę wam tylko i wyłącznie najlepsze operacje. Możemy sobie kolejną ramkę ulepszyć. Okej, okay, za 900. Nice, zobaczcie, mamy już najbardziej kozacką ramkę. Teraz brakuje nam ostatniego tytułu, więc lecimy. Okej, okay, zaczynamy od czyszczenia ucha. To jest easy. Odkurzaczykiem, to już było, więc to znamy. O kurde, takiej stopy to chyba jeszcze nie widzieliśmy, żeby było aż tyle grzybów i włosów. Ale my sobie szybko z tym poradzimy, ciach. Ciężko być doktorem. Znaczy, przepraszam, kosmetologiem. Okej, okay, wypadł mi z tym łyżeczką, to wyciągamy. I to był ostatni pacjent. Dziękujemy i proszę bardzo, moi kochani, galaktyczny ekspert zdobyty. I czy mi się wydaje, czy możemy dalej kontynuować rozgrywkę? Zobaczmy, jaki klient czeka w pokoju 1101. Okej, okay, wneptą w Lego, ma pryszcza i odparzoną stopę. Ale nas już to nie interesuje. Jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie w komentarzu: po Lego nie biegaj, po klockach Lego. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcielibyście przyjść do mnie na wizytę. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!